Dagmarze Bilińskiej, uczennicy pierwszej F liceum, od jakiegoś czasu podoba się Sebastian Grela. Dziewczyna wstydzi się chłopaka, bo czuje się niewystarczająco atrakcyjna. Kiedy go widzi, ucieka i zachowuje się dziwnie. Właśnie się zastanawiam, bo się ma. Serio? Aż tak ci się podoba, że się chowasz? No tak, musiałam spać o 3 w nocy, tylko spójrz na mnie. Mam podkrążone oczy i wyglądam ci okropnie. No dobra, może masz trochę racji, przydałby ci się korektor pod oczy. No ale pomalujesz się i doda ci to pewności siebie. Kurde, Sebastian jest najpiękniejszym chłopakiem w szkole. Od dłuższego czasu mi się podoba. Ale boję się, że w życiu nie spojrzy na dziewczynę taką jak ja. Dagmara dzięki makijażowi czuje się nieco bardziej pewna siebie. Dziewczyna zdecydowała się porozmawiać z Sebastianem. Tymczasem chłopaka podrywa jej koleżanka Emma. Ej, słyszałam, że robisz jakąś imprezę w weekend. Tak, dokładnie, może wpadniecie. No tak, jasne, tyle czekałaś, nie zaprosisz. A ty Dagmara? Ja zobaczę, wiesz? No chodź, będzie super. Spoko jest ta Dagmara. W sumie nie wiem, czemu tak mało gadamy. Ale może na tej imprezie poznamy się jakoś lepiej. No, jest mega ładna. Czekaj, zaprosił cię na imprezę? No tak, ale obie nas zaprosił. I tylko dlatego, że zapisałam obok niej mnie. Jesteś głupia! Co mu powiedziałaś? No, że zobaczę, czy przyjdę. Czemu? Moje ubrania nadają się tylko do mycia podłóg. Kurde, może jakbym znalazła jakiś sposób, żeby szybko sobie dorobić, to zdążyłabym kupić jakiś ciuch na domówkę u Sebastiana. Muszę poszukać jakiejś pracy. To wcale nie jest zabawne. Przy tej Emmie wyglądam jak żenada. Muszę znaleźć jakąś pracę i zarobić hajs i kupić sobie fajny ciuch. Nieważne, czy masz makijaż i drogie ciuchy, czy nie, i tak się mu podobasz. Halo, dzień dobry. Ja jestem mocno zainteresowana ofertą sprzątaczki. Tak? Od dzisiaj? To ja bardzo proszę o wysłanie mi adresu na ten numer telefonu. Tak, dobrze? Mam pracę. Masz pracę? Super. Co będziesz sprzątać? Będę sprzątać różne mieszkania i tylko muszę iść po zgodę do taty. Jezu, super. Mega fajnie. Czyli co? Idziesz na imprezę? Tak, oczywiście. Muszę od razu powiedzieć Sebastianowi. Leć. No, to chciałam ci powiedzieć, że mogę iść na tę imprezę do ciebie. Super. To podaj mi swój numer, to wyślę ci adres. Telefonu? Nie, buta. Tak. Idiotka. No kurde, szlak nie trafi, jak jakaś Dagmara Bilińska mi sprzątnie Sebastiana sprzed nosa. Muszę wymyślić jakiś sposób, żeby ją przed nim ośmieszyć. O kurcze, to wielka szkoda. To ci od sprzątania, odwołali mnie dzisiaj, nie zarobię pieniędzy. Na pewno jeszcze coś znajdziesz. Przecież i tak mówiłaś, że nie zdążysz po mopa i wiaderko do domu. Oby, mam nadzieję, że coś znajdę, bo przecież nie pojawia się u Sebastiana w starych szmatach. Nie zaczynaj znowu. Na pewno ktoś jeszcze Dagmara cię zapyta. Nie zdaje sobie sprawy, że podsłuchująca ich rozmowę uczennica jest przyjaciółką Emmy, która jest zazdrosna o kolegę. Kogo? Dagmarę Bilińską z koleżanką. I co? Ta laska jest sprzątaczką. Co? Jak to? No koleżanka mówiła, że nie zdąży do domu po wiadro i mopa. Dobra, to ja już mam pomysł, jak ją ośmieszyć. No i ja mam nadzieję. Wyślę do niej maila, zaproszę do siebie Sebastiana, wtedy, kiedy ona będzie u mnie sprzątać. Kurde, to jest hardcore, jesteś genialna dziewczyna. Matko, nie mogę doczekać się, aż Sebastian zobaczy, że Dagmara jest sprzątaczką. To będzie ostatni raz, kiedy na nią spojrzy. Od razu wysyłam maila. Co? No, ale jak nie zrobię, to w czym pójdę? No przecież mogę ci coś pożyczyć. Powiem ci, że ostatnio kupiłam sobie taką sukienkę. Popatrz, co jest? Kolejne zlecenie. No mówiłam ci, że coś znajdziesz. Ej kurde, i to jeszcze niedaleko. Wow, a dzisiaj? Tak, dzisiaj o 17. Cieszę się jak nie wiem, to moja pierwsza praca. Wreszcie będę mogła sobie kupić coś fajnego i przestanę się stresować, że przy Emmie wyglądam jak kopciuszek. Pamiętasz, jak mówiłeś, że chciałbyś zobaczyć moją domową siłkę? No, to może chciałbyś do mnie wpaść i ją zobaczyć i przy okazji pomógłbyś mi w tym projekcie z matmy, co go robiliście? Okej, tylko o 18 mamy SKS, to ogarniemy ten projekt i spadam. Dobra, spokojnie. Nie wiedziałam, że ty tutaj mieszkasz. No, ja też nie wiedziałam, że ty jesteś sprzątaczką. O, hej. Hej, ale jesteś punktualny. No, mówiłem ci, że nie mam za dużo czasu, także bierzmy się do roboty z tym projektem. Dobra, ale jak coś, to w sumie nawet nie zdejmuj butów. Akurat przyszła sprzątaczka, to wszystko wysprząta. Ej, a czy kuletę też mam posprzątać? Dagmara? Czy ty mi zrobiłaś zdjęcie? Ej, no czekaj, ej, bo ci nie zapłacę. I co to była za akcja? No nie wiem, sprzątaczka się chyba obraziła. Nie nazywaj jej ta. Ej, dlaczego? Ej, Sebastian. Licealistka załamała się. Jest przekonana, że cała szkoła się z niej wyśmiewa. Pani sprzątająca! Wiesz co, Emma jest po prostu podła. A co ty dzisiaj tak bez wiaderka? Spadaj, rozumiesz? Odwalcie się ode mnie. Uwoźnej, znajdziesz śliczne akcesoria do swojej dzisiejszej stylówy. A powinnaś się wystydzać, bo dzisiaj w szkole jesteś gwiazdą. Ej, przestańcie się z niej śmiać. Dagmara mi się podoba. Słucham? Sprzątaczka? Tak, i zaczynam się domyślać, że specjalnie mnie zaprosiłaś, jak sprzątała, żeby ją pokorzyć. Ale wiesz co, nie udało ci się to. Dagmara! Co, ty chcesz się ze mnie pośmiać? Nie, chcę ci tylko powiedzieć, że imponuje mi to, że masz pracę. Ty nie żartujesz? No nie, jesteś fajną dziewczyną, a to, że pracuję, sprawia tylko, że jesteś fajniejsza. Jak ona mogła pomyśleć, że przeszkadza mi to, że pracuję jako sprzątaczka? Przecież to super, że ma pracę. W ogóle jest fajną laską. I mam nadzieję, że jak przyjdzie do mnie na imprezę, to się bliżej poznamy. Może zostanie moją dziewczyną.
Impreza u Sebastiana udała się, a Dagmara nabrała więcej pewności siebie. Dziewczyna zrozumiała, że naprawdę podoba się chłopakowi. No, mam nadzieję, że impreza się udała. Pomyślmy, kto mógł po niej sprzątać. To spadaj, małpo. Wiecie co? Macie rację. Nie mam zamiaru pokazywać się w towarzystwie sprzątaczki i jej chłopaka. No. Zazdrosna. No i to jak? W ogóle mówiłem ci, że dzisiaj pięknie wyglądasz. Dzięki.